Hej, czy czołem, witajcie serdecznie, z tej strony Smallwig The Player, a to jest kolejny odcinek z gry Day 2.0, czyli Disney Infinity 2.0, świat Spider-Man. Dokładnie tak, jednak ta nazwa DI mi się nie podoba, ten skrót. Będę mówił Disney Infinity, dokładnie. Dobra, w takim razie musimy sobie zajść, no do celu, i gram w tym momencie właśnie tym naszym, no bo o, popatrzcie jak się fajnie świeci, on umie latać? Umie latać, dokładnie tak, to jest ogień pewnie jakiś taki niebieski. Nie za bardzo znam się na tej postaci, na tym bohaterze, więc za bardzo nie mogę tutaj nic wiedzieć, powiedzieć. Gwiazdka z nieba! Patrzcie, któż to się zjawił! Czy to nie piękny dzień dla bohaterów? Damy zielonemu goblinowi taki wycisk, że iskry będą lecieć. Wygrałem! To nic nowego. Wycofam z misji? Aha, świetnie, mogę już skończyć w poprzednim odcinku. No ale już niech będzie. Okej, okay, w takim razie lecimy, znaczy rozmawiamy z Luke'iem. Nie Skywalker. Z Luke'iem, bo dalej nie pamiętam. Zielony Goblin wypuścił kupę symbiontów w całym mieście. Uważaj, pojawią się na twoim radarze. Zasuwaj do nich i naucz je rozumu. Niech będzie. I proszę bardzo, no nic tu nie było, a się pojawiły. No to ja nie wiem, czy oni tak mogą. Okej, okay, jak ty się nazywasz? Luke było, ale no zapomniałem. Nie przyjaznodzielnica. Dobra. Umie strzelać, no toż jakże. On ma nie umie strzelać. No. Coś tak mi się wolnie chciało ładować te. Ataki. Oj, coś ty taki średni jesteś, nowa gwiazdka, czy jak tam się zwiesz. Spider-Man jakoś szybciej bił, mi się wydaje. Luke Cage. No właśnie, tak. Okej, okay. Symbiont żołnierz. Nowy na placu zabaw. I tutaj kolejna grupka się pojawiła, trzech, czterech przeciwników, a więc lecimy, albo, no niech będzie, polećmy, wiadę tak atak z powietrza, znaczy, o popatrzcie, chyba da, ciekawe czy to dało coś, nie no pewnie dało, bo już leży po jednym combo, no to tak średnio, po jednym, cztery ataki około były, dobra, mniejsza o to, tutaj jest jeszcze trzech, znaczy jeszcze dwóch, czyli było czterech. No to naprawdę sporo. Drugi, pierwszy level znaczy wbity. Zwykle w grach jest tak, że od razu postać ma pierwszy level. Tutaj proszę bardzo, postać mają poziom zerowy. Czy to nie jest coś wspaniałego? W sumie to nie jest takie złe, bo dzięki temu dostajemy dodatkowe te punkty umiejętności. Ale no, jak tam pojedyncze gry wolą, tak robią. Dokładnie, no i tu pokonaliśmy jedną grupkę, pojawiła się kolejna. Już te filmiki nie muszą być co sekundę, że pojawiają się potwory, ale jak są, niech będą. W takim razie leżycie wszyscy. Te małe potworki są śmieszne, bo tak jest słabe. Nawet nie wiem kiedy je biję, ale po prostu same padają, można tak powiedzieć. Więc jeszcze tutaj mamy gdzieś jednego, właśnie tam sobie. Sam tam sobie leży i pokonany. I chyba wykonaliśmy misję. Dobra robota, ale bohater nigdy nie ma wolnego. Patroluj okolice i na wszystko uważaj. Ja zrobię to samo. Radar wskaże ci drogę. Lubisz poruszać się z klasą? Nie ma to jak poduszkowóz tarczy. O proszę. Patrzcie jak nam exp skacze. Drugi poziom już mamy tą postacią. Wyzwaniu? Czyli całkiem fajnie. Tutaj mamy... Musimy się spotkać. Znajdź mnie. Mamy iść do Białego Tygrysa. No i mam tutaj ten poduszkowiec. Nowy pojazd. W tym świecie, znaczy pierwszy, i on oczywiście umie się przekształcić latający samolot. Pojazd, poduszkowiec niech będzie. Okej, okay, ale nie wiem po co w sumie go wziąłem, jak i tak gram postacią latającą, ale czemu nie? Czemu nie dokładnie? Okej, okay, oj, na lewo. Na lewo, o proszę, jesteśmy w Nowym Jorku, jesteśmy w Nowym Jorku, Statua Wolności. Chyba, obym się nie mylił, obym się nie mylił, bo będzie wstyd. A chyba się nie mylę. Nie wiem, znaczy. Nie no, nie mylę się na pewno. Zapiszę sobie grę. O, jest nowy wyjątek. Elegancko. Pięknie, 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 pięknie. A przypadkiem... nieważne. Dobra. W takim razie weźmy sobie tą skrzydkę, jak już tutaj podleciałem przez przypadek, ale... Ale podleciałem. Znaczy, może mieć przypadek, ale... Dobra, nieważne. Weźmy to coś, bo... Tragedia taka. Tym się podlatuje do góry. Ja już to wziąłem czy nie? No chyba nie wziąłem jeszcze tego. Albo to jest tutaj, a nie na głowie, tylko na tym. Przeszukaj świat różnymi postaciami, żeby znaleźć i otworzyć wszystkie.
Tylko na tej pochodni, dokładnie. Okej, lećmy szybko do tej... Ciekawe co się stanie, jak teraz przekształcę pojazd. Aha, wypadnę. Okej. Patrzyłem sobie jeszcze szybko, czy dobry klawisz. Kliknąłem Markę, mam dobry klawisz i właśnie wypadłem. Okej, tutaj mam jakiegoś gościa. To jest pewnie z tej załogi naszej. Czy coś tam. Mniejsza. Okej, rozmawiamy. Ale co, nikt nic nie mówił? Okej. To jest ten. Człowiek chyba tarczy, jak mi się wydaje. Okej, więc dobra. Nic nie powiedział, ani słowa, ani słowa. Więc ja też nie będę do niego odzywał. Śladem kreta. Śladem kreta, nie wiem, nie czytałem tam, co trzeba robić. Aha, mamy pościg. Dobra, mamy pościg. To jest pewnie szpieg, zło. Szpieg, raczej nie złodziej. Więc nie ma problemu, musimy go złapać. Albo podążać za nim, może to jest bardziej pewne, ponieważ ta, jak widzicie, nie, ta... jacie, ta nasza... Wow. To było głupie. Ależ to było. Nie wyszło, no. Dobra. Okej, nieważne. Chcę coś powiedzieć. Jeden wyraz na głowie ciąży, znaczy ciąży tylko. Nieważne, dobra. Lecimy za nim, bo cały nasz dystans do niego nie zmniejszał się. O to chciałem powiedzieć. Cały czas praktycznie jechaliśmy o tak. Widzicie, taki 20 metrów, 10 metrów gdzieś koło tego. I ani ja nie mogę go. I ani nie mogę ja go dogonić. Tylko muszę po prostu za nim podążać, tyle, że mogę zostać w tyle za nim i to jest właśnie tutaj gorsze, bo on na mnie nie poczeka, no niestety. Taki miły to nie jest, ale dobrze, jesteśmy dalej niż byliśmy. Chociaż popatrzcie, jakoś teraz szybciej leci, 47, 38, 50 metrów od nas. Znaczy nie leci, tylko jedzie. Jest podwójny agent, no tak, podwójny agent, szpieg, jak to woli. Dobra, okej, wysiadłem, no to niech będzie. I cóż my... A gdzie mój cel misji? Jak wsiądę do samochodu? No okej, mam gdzieś tutaj lecieć. Przed siebie, no dawaj. Okej, no nie ma celu misji, ale dobrze. Powiedzmy, że będę bił wszystko i wszystkich, co mogę. No i coś się znajdzie. Tu mam jakąś strzełeczkę, więc elegancko. Aha, no i wszystko jasne. No tak to ja mogę grać. Dobrze. Okej, mniejsza nawet. Albo nie, no już pokonam tego potworka, jak tak się prosi. To taki krzaczek mały, że tak powiem. Krzaczek. No krzaczek. Dobra. Więc cóż, nie wiem, mam tutaj cały ten budynek patrzeć, oglądać, spoglądać i wszystko w ten deseń. O proszę, mieszkaniec. Albo żył. Dobra, czyli to chwilę zajmie, jak będę bił potwora, ale sobie je pobiję. Ale te małe dużo dają tego expa, czy nie za wiele? Tak w sumie średnio, w sumie nawet nie wiedzę, żeby coś leciało, ale mniejszy już opór z tym. Po prostu je pokonam i tyle, a więc tak. Powiedzmy, że jednego zostawię, albo nie, no już nie. Aha, nie mogę wystarczy strzelać pojedynczo, więc dobrze, rozumiem. W takim razie, tutaj mamy już trzecią naszą rzecz. Bierzemy ją, lecimy dalej od razu. Poszukam tych wszystkich, żeby tak nieco szybciej to... nieco mniej czasu to zajęło. O, właśnie o te duże będę bił, bo za nie tego eksploracjonu całkiem sporo. I za chwilę trzeci level może i przy okazji wpadnie. Znaczy wpaść spadnie na pewno, jak nie teraz to po wykonaniu misji, to jest pewne. W razie tego na dole brać nie będę. Ja sobie tak będę te miejscami powiedzmy sprawdzał. A no właśnie tak. Mogę na to wejść? Nie mogę. Znaczy myślałem, że jak wejdę to zniszczę. Tak mi się przed chwilą wydawało, że takie coś zrobiłem, ale jednak nie. Więc tak, bierzemy czwartą część czy piątą? Piątą, o nawet piątą, elegancko. I tutaj mamy szóstą, tam dole siódma, czyli... Czyli to jednak nie jest takie trudne, znaczy nie jest takie, długie raczej, jak myślałem, więc w sumie nie jest źle. Okej, na dole mamy kolejną część, czyli mamy już ile, 6 czy 7? Chyba 6, a może 7, mniejsza. Tutaj mamy 7 lub 8, zaraz sobie sami zobaczymy, chyba 7. 6? Ojej.
Serio? Podniosłem to stąd? No ta. A może tutaj nie było nic? Nie wiem, okej, dobra, niech będzie szósta część, może być. Nie przeszkadza mi to, znajdę kolejne. O, tam właśnie już widziałem wcześniej, dlatego chciałem tutaj spać, tylko coś nie wyszło. Dobra, jakoś tu może zaraz dolecę, wlecę lub cokolwiek takiego. O, udało się. No i dobrze, kolejna część, siódemeczka w naszych rękach. Tutaj sobie od razu sprawdźmy dół, lewo. Znaczy tam nie ma, no lewo nie ma nic. Tutaj na pewno będzie już było widać. O, właśnie tak, mamy ósme, tak? To musi być ósme. Aha, bo nie zawsze są, aha, no i już się wszystko wyjaśniło. Nie zawsze co po prostu te rzeczy schowały. Mogą być dwie nawet, tak mi się wydaje, czy nie? Niestety nie. Okej, mamy ósemeczkę. Więc jeszcze dwie te części nam pozostały. Nie mogę tutaj zginąć, jeszcze tutaj dodam, bo jeszcze przed rozpoczęciem odcinka. A nie, dobra, mogę zginąć, bo już misję wykonałem. Okej, nieważne. Bo chciałem powiedzieć, że przed rozpoczęciem odcinka zostawiłem na chwilę grę włączoną i mi Spider-Man jakimś tam sposobem zginął. Jeżbym nie mógł go przywołać, ale przypomniałem się, że przecież wykonaliśmy misję. Przed chwilą jedną tam wystarczyło porozmawiać i był koniec. No właśnie i tyle. Dobra, w takim razie, o jest, proszę bardzo, coś tutaj mamy. Możliwe, że to będzie dziewiątka, jest i dziewiątka. Powiedzmy, że sobie wskoczymy tutaj no na górę. I sprawdźmy z wysokiej, z góry. No właśnie, dobra, tutaj nie widać, ale czekajcie, tutaj mamy takie wnęki. O, tu właśnie na przykład, o. I jest tutaj. O, elegancko. Znaczy mam nadzieję, że tutaj będzie, ale raczej musi być, bo są trzy pojemniki. Ja zwykle w takich miejscach bywało. No i jest 10 za chwilę na 10. Misja ukończona, śladem Kreta i co? Ale nie odnalazłem Kreta. Systemy naładowane i super. I super, ale co z Kretem? Znaczy z tym szpiegiem podwójnym? No właśnie, nic, nic, tak działają te super organizacje. Nie, dobra, mniejsza. Okej, żartuj. O, tutaj mamy tą naszą wieżę. O, skoro to jest, czy to nie jest? Aha, to jest ta nie wieża, tylko to jest ta redakcja. No, redakcja, można powiedzieć, że tak. W której pracował Peter Parker? Nie wiem, czy pracuję dalej ogółem, bo się nie znam za bardzo na tych wszystkich. Na tym wszystkim. No właśnie. Tak? No i cóż, rozmawiamy o z białym tygrysem, tak. Chciałem mówić Black Woman, ale to jest biały tygrys. Czyli White Tiger, tak? Może i tak. Dobra. Ważny naukowiec z Oscorp miał informacje o sklonowanych symbiontach. Znajdź jego komputer w laboratorium i prześlij pliki do tarczy. Uważaj na siebie. Znajdź jego komputer, to już komputer bym mógł sobie sami znaleźć, ale nie, dobra, nie, to nie. Przerwane wysyłanie, wejdź do laboratorium, czyli co, ja będę wchodził do laboratorium? Chyba tak, no niech będzie w takim razie. Lecimy 100 metrów, prawie, teraz tak. O, proszę, chyba Spider-Man był tam pokazany. Oj, jesteśmy u celu, niestety jeszcze nie, bo to jest pod nami. Nie, to nie jest pod nami, to jest tutaj gdzieś. Dobrze, więc jeszcze lepiej. Chodź chyba w tym budyneczko, w tym takim tu. Nie wiem, nie żadno, powiedzmy, że pokonam najpierw wszystkich i może coś mi się blokuje. Aha, 1 na 15, 2 na 15, no i to mi się podoba. Jeden cel, od razu ustalone, wszystko z góry, 15 sztuk potworów i po zabawie. Jeszcze tylko 15, 10, no, no i to mi się podoba. Dlatego mi się to podoba, że tutaj popatrzcie jak X skacze. No powoli, ale to za 10, za 15 potworów trochę tego wpadnie, więc nie jest źle. I może misję skończymy teraz, jeszcze w sumie byłoby git, bo bym zdążył jeszcze jedną, można by dwie zrobić. Ale się okaże, niebawem. I będzie trzeba ulepszyć postać, jeżeli wbije czwarty poziom w tym odcinku, a wydaje mi się, że wbije, to będzie fajnie. Dokładnie, okej, więc tutaj mamy ten komputer. O, jacie, czyli tak wchodzimy, czyli będziemy mieli jednak taką misję dłuższą chyba. Nie tak jak myślałem, tego króciutko. Chociaż może to jest małe pomieszczenie, ale się okaże za chwilę. To nie jest małe pomieszczenie. Czyli mam tutaj coś takiego, jak było to w pierwszym odcinku, że będzie po prostu trzeba, no nieco przejść zapewne. Więc no niech będzie, niech będzie. Damy, mam nadzieję, że sobie jakoś radę i gdzie by to tutaj zanieść. Tu widzę, że muszę spaść na dół, więc spadamy sobie.
I powiedzmy, że postawię to właśnie w tym miejscu. Potwory już oczywiście się pojawiły. 50 metrów nam się coś pokazało, więc nie jest źle. To się odblokowaliśmy, tak? O, tam na górę mam wejść. Żeby wziąć te kolejne ogniwa. A czy ja... Czyli tutaj mi się coś dzieje, jak położę na przykład jedno ogniwo w innym miejscu, albo coś takiego? Nie wiem, za chwilę zobaczymy, zaraz ubijmy tutaj tych wszystkich. Tylko, że nie wiem, czy oni są wszyscy, znaczy, czy ich jest jakaś ilość ograniczona, czy pojawiają się co chwilę. Ciągle nowi, kolejni. Nie, chyba nie. Okej, więc powiedzmy, że sobie wezmę o to. Jeszcze jednak ja. O, podniosę teraz. I dajmy na przykład... tym jest. Coś się stanie, czy nie? Popatrz, blokowało mi się przejście. Czy jednak ma to różnicę? Aha. Ja stąd przyszedłem, tak? Nie. Nie przyszedłem stąd. Więc mi dobrze. Więc mi dobrze. Zobaczymy sobie, co my tutaj mamy. Pewnie muszę po prostu trafić jakieś tam odpowiednie... Znaczy, może nie trafić, tylko muszę po prostu włożyć w odpowiedni... w odpowiednie miejsce postawić te nasze ogniwo i wtedy będę mógł przejść dalej, czy coś takiego. Ale na razie tutaj mamy takie fajne pomieszczenie, znaczy taką fajną dziurę, że tak powiem. W której było naprawdę sporo potworów. Dokładnie. A więc tak, znaczy sporo nawet są jeszcze. Więc czemu by się nie cieszyć? Czwarty poziom wbijemy, więc będzie fajnie. Tak, i tak wbijemy czwarty poziom za wykonanie misji, ale może uda się zrobić to nieco wcześniej nawet. Nie wiem, zobaczymy, jak na razie bijemy ich jeszcze raz, bo coś nie maleje ich liczba. Chociaż chyba, że... a nie, jednak jest kolejny. Czy to jest takie miejsce do ekspienia? Czy ciągle mogę bić? Jeżeli tak, to fajna sprawa. Ubiję jeszcze tych. I... zobaczymy, czy pojawia się kolejny. Jeszcze ten tutaj. No i proszę państwa, nie pojawiają się kolejni. Czyli jednak ubiłem wszystkich. Czyli fajnie. Dokładnie, okej. Mogę sobie skoczyć na przykład w to miejsce. I proszę bardzo. Nie o to mi chodziło, chciałem oczywiście polecieć. Właśnie. No i tak, na górze mamy... coś mamy w ogóle ciekawego? Mogę sobie przejść tędy? O, proszę. Nie, stąd wróciłem, aha. Dobra, dobrze, nie było tematu. Chyba stąd wróciłem. Nie wiem. Na razie popatrzmy sobie po prostu to wszystko. Okej, tutaj mogę sobie chyba jakoś wylecieć na to. O, nawet mogę zejść w dół. Spaść w dół. O, i tu są potwory, tak? Nie. Na mapce, pewnie pode mną gdzieś były. I teraz jakby idę gdzieś do celu, czy nie? Może i dobrą drogę wybrałem. Może i tak. Nie wiem, za chwilę się przekonamy, to sobie ich pokonajmy szybko. Coś mi się wydaje, że super atak nowy będzie fajnie wyglądał, tak obstawiam. Tak coś myślę z tymi... obiłem poziom. Z tymi ognistymi płomieniami. Płomieniami ognistymi, no tak. Z tymi niebieskimi płomieniami znaczy. Okej, tu nie wiem, co to ma być, co to jest. Ale nie muszę wiedzieć przecież. Wystarczy, że zajmę tutaj na koniec. No, no pewnie, że tak. Raz dotknę i od razu ginę. Czemu by nie? Okej, jestem szybko. O, zablokowany. Ale to da się przecież oszukać, że tak powiem. Takim oto sposobem. No dajesz, strzelasz we mnie, trafiasz w to. Ja jestem uwolniony, dziękuję, właśnie tak, no. Dobrze, bierzemy ogniwo i powiedzmy, że zaniosę... aha, ja jestem w tym miejscu, gdzie chciałem być. Okej, czyli dobrze, czyli pięknie wręcz. I powiedzmy, że postawię je o tutaj. Tak. I mi się otworzyło przejście w to miejsce. A tutaj mam strzałkę. I jest kolejne ogniwo. To chyba dobrze. Powiedzmy, że postawię to w tym miejscu tutaj. Jestem teraz tutaj. Tutaj, tam, tutaj, no tak. No gdzieś muszę być, dokładnie. No i mogę teraz jeszcze zrobić taki myk, że wezmę sobie jedno moje ogniwo stamtąd.
Nie wiem, czy to mi się opłaci, czy tak ma też być. Ale w sumie to mogę sobie już zamknąć, tak? Bo nie jest mi to potrzebne. Nie wiem, czy tutaj mam tutaj wszystko otworzyć, czy coś takiego, czy jak. Czy coś, jakieś tajne, czy jakieś właśnie przejście znaleźć. Może to chodzi o to, że mam po prostu zasilić to. Czyli tu mam jedną stronę, jeden, dwa i to jest trzecie. Czyli muszę mieć jeszcze dwa, znaczy jeszcze jedno. Więc w takim razie ja sobie jednak to wezmę. No właśnie. Jak na razie. Jak nie będzie potrzebne, no to przyniosę tutaj z powrotem, jeżeli będzie się dało. Mam nadzieję, że tak. I zaniosę sobie to właśnie... właśnie tutaj jakoś spróbuję zasilić to wszystko. Może coś z tego będzie, mam taką nadzieję przynajmniej. Chociaż szczerze mówiąc boję się, że tutaj spadłem właśnie z tym. Mam nadzieję, że się uda coś zdziałać. Aha. O jejku, 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 jejku. Ho, ho, ho. No, nie za dobrze, nie za dobrze. Nie za dobrze, no właśnie tak. Dobra, spróbujemy. Spróbuję coś zdziałać. Mam nadzieję, że będę mógł, tak, że będę mógł dwie odnieść na miejscu, coś takiego. Nie wiem, biste potwory? A, mniejsze. Jak na razie. Jedno i drugie. Spróbujemy, ale chyba niepotrzebnie to tutaj przyniosłem, tak mi się wydaje właśnie teraz. No ale może nic stratnego. To na pewno jest stratnego, jakoś się uda tu wrócić jeszcze. Pewnie tu, aha, dobra, będzie luz, będzie git. Damy radę, spokojnie. Nie ma się co bać jednak, jest elegancko, chyba. Więc dobrze, podnoszę to tutaj, znaczy podnoszę to. I kładę w to miejsce. Wtedy mi się tu brama pewnie, dokładnie tak. A jeżeli to podniosę, to pewnie tam mi się zasila, tak? A, no to luz, wszystko jasne, wszystko pięknie. Wszystko mi wróci tam, jak tu, tam gdzie wrócić musi. No właśnie. I teraz tak, zlecę na przykład tutaj. I mam pod sobą masę potworów. Więc robię taki myk, że sobie wezmę drzewko umiejętności i kupię sobie rdzeń nowy. Najpotężniejszy atak nowy, jego energia wyrzuca wrogów w powietrze i zaczyna nimi ciskać. No właśnie tak, i ulepszymy sobie jeszcze... powietrzne doje się do siebie. A i na dodatek weźmiemy zwiększenie obrażeń. Myślę, że będzie git. I teraz zobaczmy, jak wygląda nasz atak nowy. O, w taki oto właśnie sposób. I czy ginął? Ginął. Elegancko. Tylko mogę w sumie jeszcze chwilę poczekać, ale dobra. Ale dobrze, nic się nie stało, ponieważ mogę za chwilę pewnie użyć znowu to, tak? Dokładnie tak, więc w sumie też fajnie. A więc co tam będę się z nimi bawił, wszystkimi używam. I pokonałem jednego. No to pięknie. No to pięknie. Naprawdę, tak? Cieszę się z tego powodu i to bardzo. Nie. O jejku, jejku. No cóż, trudno się mówi. W takim razie mamy tutaj jeszcze kogoś. Mamy tutaj jeszcze kilka. Okej, oni się pojawiają co jakiś czas. Wiem, można będzie piąty level nowy. No to ładny odcinek będzie miała nowa. Znaczy ładny w niej expo leci. Za niego znaczy expo leci. Przepraszam. No cóż, dobrze. Czy to koniec walki z tymi potworami, czy jeszcze nie? To właśnie koniec walki z tymi potworami. Więc pytanie moje, co jest tutaj? Co się tutaj znajduje? Tutaj nie ma nic ciekawego. Więc chyba chodziło tylko o to, żeby sobie po prostu pokonać te potwory. Więc w sumie czemu by nie? Okej, w takim razie bierzemy sobie to ogniwo. I będę mógł teraz spokojnie z dwoma wrócić. Więc to będzie właśnie dobra rzecz, ponieważ tam chyba potrzebuję właśnie te dwa zasilenia. To ja sobie od razu pójdę, położę i potem wrócę. Albo to tak latę nie od... albo nie. Sobie porzucę tutaj i jednak wezmę. Jednak zmieniłem zdanie. No właśnie. Więc dobra, lecimy to zanieść. Może jeszcze powinienem wbić piąty poziom. Powinienem wbić, tak. Powinienem wbić na bynajmniej, przynajmniej oddaniu misji, więc jeszcze sobie może coś ulepszymy, jeżeli starczy tych punkcików. A więc tak, musimy położyć te wszystkie nasze ogniwa odpowiednie miejsca, czyli tutaj w te trzy, tak, trzy razy trzy, dokładnie. A więc pierwsze niech już sobie leci na swoje miejsce. Jeszcze muszę tamto przynieść i potem o te z tego miejsca położyć, no tutaj, obok gdzieś. Więc dobra, bierzemy kolejne ogniwo, położę je na przykład tutaj po prawej. Będzie chyba bliżej te ostatnie nieść, co to za dziewica, ale no, powiedzmy.
Więc tak, niech sobie ładnie leży. I ostatnie. Już za chwilę będzie na swoim miejscu. Zobaczmy, co teraz? Co teraz się stanie? No ja nie wiem, ale sprawdźmy. Zacznij wysyłanie. Ożby, no nie. To mi się nie podoba. Naprawdę to mi się nie podoba. Tyle czasu dochodzi do takiego miejsca, żeby bronić tego czegoś. A jak się zginie, to co, od nowa? Jeżeli tak, to ojej. Jak na razie nie jest źle, bo przez 30 sekund praktycznie nic mi jeszcze nie zniszczyli. Muszę tutaj bardziej być tak, że nie pokonywać, tylko po prostu bronić, że będzie git. A jeżeli zginę, jeżeli będą już blisko, to po prostu użyć super ataku nowy, który już chyba jest gotowy do użycia. Więc powiedzmy, że jeszcze poczekam chwilę na taką gorszą sytuację może. Tak na razie tutaj jest po prostu blisko za mało. No właśnie. A powiedz co używam. O, tu stanę tak na widoku. O, elegancko, złapanie mniej więcej 3, 4 złapałem, czy tam 2 chociaż, ale dobre i tyle. Więc umiejętność wykorzystana elegancko i mogę tutaj używać znowu ten atak, więc w sumie fajnie, ta nowa jest tak, ta nowa jest w sumie całkiem spoko, znaczy, no tak, ten, na pewno ten. Dokładnie, okej, więc bierzemy jeszcze raz ten atak, nie no, on niszczy wszystko. Przez minutę i 20 sekund tylko tyle skuścili, więc to będzie dosyć łatwe, jeszcze tylko 40 sekund i chyba ukończymy tą misję. Tak obstawiam. Tak obstawiam i pewnie tak będzie, no szczerze mówiąc, pewnie tak, dokładnie. Okej, 30 sekundek. A połowa nawet nie zeszła, więc damy sobie radę i 5. poziom wbity. Jakbym urodził się na nowo? No właśnie tak. Ciekawe jak to byłoby wbijać sobie poziomy. Może tak jak lata. Nie, raczej nie. W życiu mamy lata. W grach mamy poziom. Ale to nie o to. To nie to samo raczej. To nie to samo, coś mi się wydaje. No raczej nie. Dokładnie, okej, popatrzcie, ja niby coś tam powiedziałem chwilę i choć jak dużo mi skusili, ale na całe szczęście udało się wygrać. Wytrzymać raczej, wysłane oprócz na zielono. I przerwanie wysyłania? Ja przerwałem wysyłanie? Czy wysłałem coś? A nie wiem zresztą, ale misję ukończyłem, więc z tego powodu się cieszę. I zobaczmy, co się teraz stanie. Pewnie coś tam powiedzą i będą mi kazali iść dalej. Pewnie tak będzie. Próbuję pracować w spokoju, a te okropne glutowate potwory ciągle mi przeszkadzają. Strasznie wchodzą mi w paradę. Opowiem ci, co widziałam. Okej. Czarna kotka, czyli teraz musimy iść do niej i u niej wykonywać misję. Albo u niej wziąć misję, no właśnie tak. Więc w takim razie mam 5. poziom. Bierzemy sobie drzewko umiejętności. I w tym drzewku mamy tylko 2 punkty, co jest niestety wystarczającą ilością, aby ulepszyć tę umiejętność. Czyli całkiem fajnie. Ale momencik, co my tutaj mamy? Podwójny pocisk energii. A to jest pojedynczy? Nie, to jest ten nowy. Myślałem. Okej, okay, a tutaj? Silny atak, o to jest fajne. Podczas wykonywania serii przełamującej blok wcześniej puść. Czym naciśnij? No tutaj oczywiście, aby dodać potężny atak, który usuwa wroga z pola widzenia, wymaga dobrego wyczucia czasu. Ja tak preferuję na razie ulepszanie, żeby było wszystko na mocnym ataku. Użycie ruchu specjalnego przez nowe przywraca mu zdrowie. O, też fajne. Ale ja tak bardziej preferuję chwilowo na takie początki. Ulepszanie bardziej, żeby postać była po prostu mocna w ataku i miała nieco życia, więc jak na razie weźmiemy sobie potężną, przełamującą potężna seria przełamująca blok, seria przytrzymaj kwadrat, trójkąt, dzięki której nowa wyrzuca wroga w powietrze, przełamuje jego blok i za pomocą kopnięcia usuwa przeciwnika z pola widzenia. Potem weźmiemy sobie, kupimy wzmocnienie zdrowia, wielkie zwiększenie obrażeń i silny atak, jeżeli starczy czas, ale myślę, że tak, bo jak w tym odcinku całkiem sporo wybiliśmy, aż 5 level na nowy wybiliśmy, więc dosyć ładnie. A więc tak, ja się w tym momencie żegnam, jeżeli ci się podobał, to subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Wpadźcie na fanpage, zostawcie łapkę w górę. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!